wraz ze mną Branisław Pindroch. Brania, dzisiaj zatrzymałeś ŁKS, mimo tego, że zawodnicy raz za razem starali się pokonać ciebie, ale ty masz zero na koncie, zero z tyłu i to chyba nas najbardziej w tym wszystkim cieszy. Czy zero w tyłu mnie cieszy, mnie cieszą trzy punkty, bo po czterech meczach, które nie wygraliśmy, teraz trzy punkty były potrzebne. I teraz oczywiście cieszę się, że ten mecz wyglądał jak wyglądał. Dzisiaj byliśmy skuteczniejsi jak w tych ostatnich meczach i potrzebujemy potwierdzić teraz na wjeździe w Olsztynie. Grałeś jak w transie, czuć było to wyczucie, czuć było również to fantastyczne rozeznanie, gdzie piłka, gdzie na przedpolu, żeby to wszystko ogarnąć, żeby dać również chłopakom ten pozytywny sygnał do walki. To wszystko w twoim wykonaniu dzisiaj wyglądało wybornie. No, tak to dziękuję bardzo. Ja nie jestem ten, który by to mał... Albo miał co powiedzieć do tego. Ja jestem tam od tego, aby coś złapał i jestem zadowolony, że dzisiaj to było po trzy punkty, że pomogłem zespołu, to jest najważniejsze i teraz, jak powiedziałem, no, można jeszcze dzisiaj, można jutro jeszcze się pocieszymy z tego rezultatu i później będziemy się przygotowywać na ten wjazdowy mecz. Z tych ciężkich sytuacji wychodziłeś obronną ręką. Było kilka takich akcji, gdzie naprawdę zrobiło się bardzo gorąco pod bramką Resowi. Byłeś na miejscu, byłeś tam, gdzie być powinieneś. Twoja magiczna dłoń tego dnia wyłapywała wszystko. Musimy powiedzieć, że przed meczem z LKS-em asi wszyscy myśleli, że będą lepszym zespołem, że będą trzymać piłku i będą stwarzać jakieś sytuacje. Dzisiaj to nie było wyjątkowe. W każdym meczu oni stworzyli kilka sytuacji. No i tak jak powiedziałem, no dzisiaj byliśmy skuteczniejsi od LKS-u i mamy trzy punkty, to jest najważniejsze. Wasz coach, to na pytanie ostatnie, poprosił mnie o pytanie do ciebie. Ile kosztuje zero z tyłu? Czy coś wiesz na ten temat? No, zapytam trenera, jak to teraz będzie po drodze, że co możemy w autokarze mieć. Okej, Brania Pindroch razem z nami. Drodzy Państwo, wygrywamy tutaj z ŁKS-em Łódź 3-0. Dzięki, że byłeś z nami. Dziękuję.